Dobry wieczór. Witam w programie Nowsze Mazowsze. Mali chłopcy, a często już i dziewczynki marzą o tym, by zostać policjantem. Mazowiecka policja postawiła sobie wyjątkowo ważny cel i już dostała dotację z mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. O tym właśnie będziemy dzisiaj mówić. Jolanta Fajkowska w studio, a w terenie jej córka Maria Niklińska. Nasza specjalna wysłanniczka spotkała dziś w Radomiu samego Szymona Wydrę. Dla wokalisty Radom to rodzinne miasto. Ludzie stąd nie uciekają. Dlaczego? Dlatego, że jest dużo lepiej i ja zapraszam do Radomia. Z pewnością jest lepiej, odkąd radomscy policjanci otrzymali dofinansowanie na rozwój policyjnych e-usług. Dzięki temu Szymon Wydra już niebawem będzie mógł u siebie korzystać z infokiosków. A co to takiego? O tym między innymi w dzisiejszym odcinku programu Nowsze Mazowsze. Zapraszamy! Jesteśmy w komendzie radomskiej policji. Naszymi gośćmi programu Nowsze Mazowsze są Piotr Szprendałowicz, członek zarządu województwa mazowieckiego, i Paweł Majtkowski, ekspert ekonomiczny. Panowie, priorytet drugi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zakłada rozwój e-usług. Jakie są cele działania 2.2 RPO? No, przede wszystkim chodzi tutaj o walkę z cyfrowym wykluczeniem. Mamy bowiem na Mazowszu takie obszary, które są tym zagrożone, przede wszystkim poza dużymi miastami, ale chodzi właśnie przede wszystkim o e-usługi i o taki łatwiejszy dostęp do administracji publicznej. Chcemy sprzed swojego komputera, z domu, bez względu na to, czy prowadzimy firmę, czy jesteśmy zwykłą osobą, mogli z tych e-usług szybko i wygodnie korzystać. Marysia jest przedstawicielką pokolenia, które żyje z internetem za pan brat. Jako specjalna wysłanniczka programu Nowsze Mazowsze sprawdzała, jakie jest praktyczne zastosowanie projektu Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu. A ja przeprowadziłam małe dziennikarskie śledztwo i odkryłam takie specjalne urządzenia, infokioski, które powstały niedawno i zaraz się przekonamy, jak je obsługiwać, do czego służą. A jest ze mną Szymon Wydra i Zbyszek Suski z zespołu Carpe Diem. Witam. Witamy was bardzo serdecznie wszystkich. Słuchajcie, czy wy wiecie, o co w tym chodzi? Nie bardzo. Ja już zauważyłem, że papierosów tu kupić nie wolno. Trzeba by, podejrzewam, wejść w samouczek i coś przyrzec na ten temat. Ale wygląda dobrze, wygląda dobrze. Często obywatel, wchodząc do budynku komendy, czuje się lekko zakłopotany. Ten infokiosk pozwala na to, żeby zaczerpnąć informacji, gdzie można złożyć skargę, gdzie można dowiedzieć się o punktach za przekroczenia drogowe, ale również gdzie można uzyskać pozwolenie na broń. Faktycznie, to myślę, że będzie pomocna rzecz wszystkim. Co byśmy się czuli, prawda, bezpiecznie jako obywatele. Bowiem, kiedyś w 76 roku w Radomiu były tak zwane ścieżki zdrowia, czyli pierwsze rozruchy, prawda, solidarnościowe. Milicja, a obywatele byli po dwóch różnych stronach barykady. Dzisiaj jest policja, dzisiaj się to zmienia. Radom się zmienia w oczach z dnia na dzień. W Radomiu ogólnie było przez długi czas niebezpiecznie. W tej chwili jest o wiele lepiej. Jeśli społeczeństwo ufa swojej policji, wtedy my uzyskujemy łatwiej informacje. Infokiosk pozwoli właśnie na to, żeby zbliżyć się, żeby ten kontakt był jeszcze lepszy. No, policja musi być na czasie i musi reagować też szybko i poinformowana też musi być szybko. Kontakt z rzeczywistością w tej chwili, wiadomo, zapewnia internet. Bardzo dobrze, jak najbardziej za, fajny pomysł. Miejmy nadzieję, że będzie bardzo użyteczny. Na czym dokładnie ten projekt polega? Celem głównym tego projektu jest zastosowanie technik teleinformatycznych, w tym usług online, umożliwiających szybki kontakt mieszkańców z policją oraz przepływ informacji wewnątrz samej policji. Z projektu skorzysta 28 mazowieckich komend, które wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt, m.in. kioski multimedialne. Koszt całkowity tego projektu wynosi 1 700 000 zł, z czego 1,5 miliona to dofinansowanie unijne w ramach naszego RPO.
A mieszkańcy, co oni zyskają na tym projekcie? Tak jak powiedział pan marszałek, poprawa komunikacji między obywatelami a policją jest bardzo ważna i to wielki zysk. I dzieje się to właśnie dzięki internetowi. Trzeba też pamiętać o tym, że niestety nie wszyscy mieszkańcy województwa mają dostęp do internetu, wobec czego pojawiają się właśnie infokioski. Tam w tych multimedialnych urządzeniach będzie można zdobyć informacje na temat bezpieczeństwa publicznego. Co ważne, one będą w pełni multimedialne i będą też dostępne dla osób niedowidzących. W jaki sposób zatwierdzone do realizacji pomysły, projekty i inwestycje wpływają na rozwój regionu? Te wszystkie projekty realizowane w ramach e-usług pozwalają nie tylko na szybki, lepszy kontakt mieszkańców z urzędami, z policją, z administracją publiczną, ale także pozwalają pokryć całym zasięgiem nasze województwo, a tu jeszcze mamy wiele do zrobienia. A dotacje unijne pozwolą rozwiązać wszelkie problemy? Wszelkie może nie i nie za szybko, ale na pewno w znacznie większym stopniu nastąpi dynamika tego procesu bardzo oczekiwanego przez mieszkańców. W końcu nasz region należy do największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Europy. Poza mazowiecką policją inne podmioty też mogły ubiegać się o dofinansowanie. Kto jeszcze mógł otrzymać pieniądze unijne? O dofinansowanie mogły się ubiegać między innymi gminy, powiaty i miasta, także zakłady opieki zdrowotnej z kontraktami Narodowego Funduszu Zdrowia, a także jednostki naukowe i uczelnie wyższe. Ten projekt, o którym powiedzieliśmy, radomskiej policji, on został zaliczony do projektów priorytetowych i nie brał udziału w konkursie. Natomiast inne projekty musiały w tym konkursie już brać udział. Zobaczmy, jak wyglądały konkretne liczby. W ramach działania 2.2 zorganizowano jeden konkurs na dofinansowanie projektów o wartości 21 milionów euro. Na konkurs wpłynęło 69 wniosków, z których ostatecznie zatwierdzono 50. W sumie na wsparcie e-usług w województwie mazowieckim przewidziano kwotę 42 milionów euro. Policjanci codziennie chronią nas, zwykłych obywateli. Wielką rolę w tej walce ze złem odgrywają nowoczesne technologie i nowe środki komunikacji. Jakie znaczenie w pracy policjanta ma internet? Popatrzmy. Projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką z siedzibą w Radomiu obejmował modernizację węzła dostępowego do sieci internet poprzez zakup serwerów oraz urządzeń zabezpieczających tę sieć przed atakami z zewnątrz. Drugim elementem był zakup infokiosków, które zostały zainstalowane w 28 komendach powiatowych na terenie województwa mazowieckiego. Projekt był skierowany zarówno do naszych policjantów i pracowników policji, ale przede wszystkim do społeczeństwa lokalnego. Fajnie graficznie wygląda to. Można wiele informacji dowiedzieć się, nie chodząc po różnych pokojach, po różnych piętrach. To zwiększenie bezpieczeństwa przede wszystkim naszych systemów, a to też dla nas jest niezwykle ważne, bo nikt nie będzie mógł do nas włamać i w jakiś sposób wpływać na informacje, jakie policja chciałaby przekazać również społeczeństwu. Dzięki środkom unijnym mogliśmy tą infrastrukturę poprawić, unowocześnić, usprawnić. Ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że właśnie te środki unijne przyszły właśnie do Radomia, bowiem ja jako kibic chociażby i wierny fan na przykład Radomiaka czuję głód dobrego futbolu i nie tylko ja, ale całe miasto. Niestety i bezpieczeństwa. Chciałbym na przykład na stadionach widzieć rodziny, małe dzieci, młodzież, dziadków, babcie, rodziców i tak dalej, którzy się trzymają za ręce i po prostu nie boją się przyjść na stadion. Społeczeństwo dzięki temu, że ma bliższy kontakt z policją, też potrafi lepiej zapobiegać przestępstwom, które są popełniane w końcu na społeczeństwie. Wiąże się to przede wszystkim z przekazaniem informacji o zagrożeniach, o pokazaniu, w jaki sposób działać profilaktycznie przez naszą policję na rzecz społeczeństwa. Policja idzie z duchem czasu, informatyzacja potrzebna jest na pewno. 303-32-37. W
priorytecie drugim RPO istnieje zapis o przeciwdziałaniu wykluczeniu informacyjnemu. Czy w Radomiu także o tym pomyślano? Jak wcześniej wspomnieliśmy o dostępie do internetu i infokioskach, to rzeczywiście są to narzędzia walki z wykluczeniem informacyjnym. Chodzi o to, żeby zapewnić ten dostęp do internetu. Środki unijne służą temu nie tylko, żeby robić to w dużych miastach, czy w Radomiu, czy w Warszawie, ale na terenie całego województwa mazowieckiego. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy żyli w globalnej wiosce, bez względu na to, czy mieszkamy w mieście, czy na wsi. Panie Marszałku, jak wygląda wykorzystanie funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego na Mazowszu i w Radomiu? Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego na Mazowszu nabiera tempa. Do tej pory złożono ponad 4,5 tysiąca wniosków, z czego ponad 1000 najlepszych zostało skierowanych do realizacji. Podpisaliśmy już ponad 800 umów. Tu warto się pochwalić tym, że ten nasz Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny to jest największy taki program w Polsce. W latach 2007-2013 dofinansowanie wyniesie w sumie 1 miliard 800 milionów euro. I co ważne, rozdysponowanie, wypłacanie tych środków nabiera tempa. Tutaj rekordowy był wrzesień, gdzie wypłacono w sumie ponad 300 milionów złotych. Od początku tego roku to jest już prawie 1 miliard 200 milionów, także duże, imponujące liczby. Tu możemy podać przykład. Jesteśmy w Radomiu. Na terenie miasta realizowanych jest ponad 40 projektów o łącznej wartości przekraczającej 100 milionów złotych. Czujemy się o wiele lepiej i bezpieczniej, gdy wiemy, że są ludzie, którzy o to nasze bezpieczeństwo dbają. Mieszkańcy Radomia i okolic z pewnością są dumni, że mazowiecka policja wystąpiła o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego po to, by jeszcze lepiej pracować. Dziękujemy, do zobaczenia w następnym programie.